urodziny. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing obchodzi dzisiaj urodziny. I tu jeszcze jeden flop. Dziękuję, Bing. Moja paczka jest coraz większa i większa i większa. Tak, potrzeba dużo papieru, żeby zapakować podaj paczkę. Na urodzinach będziemy zdzierać cały ten papier z mojej paczki. Tak, tak. Kiedy przyjdą moi goście, Flop? Już wkrótce. Amma właśnie jedzie. Najpierw zrobimy podaj paczkę, tak. Potem pobawimy się w łaka-oki. A potem będziemy jeść mój tort. Tak. Flop, goście przyszli. Idę, idę. Wszystkiego najlepszego! Dzięki! Wszystkiego najlepszego! Ten króliczek solenizant? Tu, Ammo! Będziemy grać w podaj paczkę! A potem będzie łaka oki! Rozumiem. A potem będziemy jeść tort urodzinowy! O! Co to jest? To moja maszyna łaka oki! Dostałem na urodziny! Co ona robi, Bing? Ona robi łaka oki! Co to łaka oki? Łaka oki! Pokażę. Więc tak, zróbcie miejsce. Robimy łaka-oki. Wow. Patrzcie na kaczkę. Łaka, 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 łaka-oki. Macha, 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 macha-oki. Tupa, 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 oki. Też chcę tak robić. A ja pierwszy. Bing wybierze, kto jest pierwszy, bo to jego urodziny. Tak. Sula będzie pierwsza. Tak. A potem ty, Pando. A potem ty, Koko. Masz, tak. Sulo, musisz mieć to. Dobra. Robimy łaka-oki. Łaka, 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 Sulo, łaka, łaka. Najpierw musisz zrobić łaka, wiesz? O, dobrze. Paluszkami. O tak! Łaka, 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 oki! Teraz machanie, Sulo. Spójrz! O, dobrze! Macha, 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 macha! Jej! Teraz ja! Pando! Robimy łaka oki! Macha, łaka, macha, łaka, macha, łaka, oki! Pando! Nie, Pando! Musisz pokazywać prawidłowo! Ja pokazuję prawidłowo! Może pokażesz koledze, jak to się robi, Bing, i obaj zatańczycie. Dobrze. A ja poszukam świeczek na tort urodzinowy. Czy ja i Koko też możemy tańczyć, Bing? Dobrze, ale musicie stać w jednym rzędzie. O tak. Krok do tyłu, Sulo. O, oj, 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 Charlie. Trzeba ci zmienić pieluchę. Gotowi? Gotowi! Robimy łaka-oki. Łaka, 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 łaka-oki. Nie, Pando, robisz wszystko źle. Tak, Charlie, zrobiłeś dużą kupkę. Pando, przestań! Pando! Ammo! Pando! Nie gryziemy, Charlie! Flop! Oki, łaka! Flop! Gdzie oki, jesteś? Oki, łaka, łaka, macha, macha! Oki, oki! Ale fajnie! Kocham maszynę łaka-okowania! Znalazłem świeczki. Bing! Gdzie jest Bing? Tego nie wiem, Sulo. Też nie wiem. Sprawdzę w jego pokoju. Dobrze. O, poczekajmy, Sulo. Jedną chwileczkę. Bing? Co się stało, Bing? Dlaczego musiałeś się schować pod kocykiem? No bo... Co się stało, Bing? To już nie są moje urodziny. A Pando, bo on robił łaka-oki całkiem źle. I nie chciał przestać. I tak bardzo głośno śpiewał. Tak, bo Pando bardzo lubi śpiewać. Tak. I wtedy szukałem ciebie, Flop. Ale ciebie nie było. Ale
Już tutaj jestem, Bing. Czujesz się troszkę lepiej? Tak. O. Możemy już wejść? Bing? Tak. Śmiało, Sula. Cześć, Bing. Sula. Cześć, Bing. Cześć. Cześć, Pando. A to prezent. Dziękuję. Flop? Tak? Mam urodziny, ale pod kocykiem. Faktycznie. A skoro masz urodziny, przyda ci się to. Podaj paczkę. Bawimy się w podaj paczkę. Daj. Cześć. Dziś są moje urodziny. Mieliśmy się bawić w podaj paczkę i bawić się moją maszyną łaka-oki i jeść mój urodzinowy tort. Pokazałem wszystkim moją maszynę łaka-oki, ale Pando dużo i bardzo głośno śpiewał i nie robił tańca prawidłowo. Nie mogłem znaleźć Flopa. Byłem smutny. Ale wtedy Flop przyszedł i wszyscy goście też do mnie przyszli. I graliśmy w podaj paczkę w moim pokoju. Czasami można zrobić inne wesołe urodziny. Zdmuchnij świeczki! O, tort! Urodziny! To wielka rzecz! Na razie, Bing! Ogrodowy wąż. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing dzisiaj maluje. Ups! Mała plama, Flop. O, daj. Nic się nie stało, Bing. Wyciśniesz mi farbę? Sam spróbuj, Bing. Dobrze. Delikatnie. Delikatnie. Jest farba! Dobrze. O, nie ma zielonego. To może zrobisz zielony, Bing? O, o. Jak się robi zielony? O, daj, weź odrobinę żółtego. Dobrze. Żółty, żółty. Już. Troszeczkę niebieskiego. Niebieski. No. A jak teraz zrobisz zielony, Bing? O! Pomieszam! No właśnie. O! Patrz, zielony! Tak. To jest trawa. Och, pięknie. Teraz pomarańcz. Chcę namalować ciebie, Flop. O, dobrze, Bing. Troszeczkę czerwonego. Tak, czerwień. I żółtego. Żółty, żółty, żółty. O, pomarańcz. Dobrze. O, ojejku, Flop, jest brązowy. O, tak. Kiedy mieszasz kolory, musisz umyć pędzel między kolorami, Bing. O. Zanurz, obetrzyj. Zanurz? Tak. Obetrzyj. Przepraszam. Nic nie szkodzi. Spróbuj teraz, Bing. Czerwony. Żółty. Pomarańczowy. Dam, dam. To ty, Flop. Tak, to cały ja. Cześć, Bing. O, cześć, Sula. Zulo. To Sula, cześć, Flop. Cześć, kochani. A ja robię pomieszane farby. O, bardzo sprytnie, Bing. A ta pomarańczowa plama? To Flop. O, tak. Tak, rzeczywiście. Czy ja też mogę robić pomieszane farby? Oczywiście, że tak. Super. Ale musisz włożyć specjalny fartuszek. Dobrze. I wkładamy. Dziękuję. Herbaty, Ammo? O, tak, bardzo proszę. O, namaluję wróżkę Hipcie. Wróżka Hipcie, la la la. Ja namaluję piszczącą mysz. O tak. Dobry pomysł, Bing. Będzie fiolet. Trzeba pomieszać na fiolet. O. Oj, Bing. Oj, przepraszam. O, już wiem. Jest kran. Poproś Flopa, żeby odkręcił kran. Nie, ja umiem odkręcić całkiem sam. A! A!
O mój ty świecie, ale mamy wielką kałużę. A gdzie ci nasi artyści? Ja jestem tutaj. Tak, i ja też. O, dobrze, tu jesteście. Wszystko w porządku? Nie, Flop. Ten wąż nas gonił. To jest straszny wąż, Flop. Tak. O, rozumiem. Dzieci, wąż już nie jest taki straszny. Dobrze, chodźcie. Zobaczcie. Już dobrze. Ten wąż już was nie przestraszy. Ja chciałem odkręcić kran. I wtedy on się włączył i zrobił chlap! I to był taki straszny wąż, Flop. Tak. Rozumiem. Wiesz co, zawsze możesz poprosić o pomoc, Bing. I ja tak mówiłam. Tak, ale ja chciałem Suli pokazać. Zawsze można komuś pokazać, że coś potrafisz zrobić. Tak. Ale czasami może jednak lepiej poprosić o pomoc. No, spróbuj jeszcze raz. Delikatnie. I zakręć. Tak. Bardzo dobrze. Dlaczego zrobił się straszny wąż? Gdy odkręcisz kran szybko, to woda tryska szybko. I wtedy wąż robi taniec wodnego węża. Taki taniec wodnego węża, Bing. Już gotowi? Tak. Dobrze. Odkręcamy. Wodę! Tak! Taniec węża! Taniec węża! Cześć! Dziś robiłem pomieszane farby. Przyszła Sula i wtedy woda się wylała. I odkręciłem kran, żeby nalać wody do kubka. Woda trysnęła i ten wąż zmienił się w strasznego węża i uciekliśmy. Wtedy Flop i Amma przyszli nam na ratunek. Wtedy Flop zrobił z węża śmiesznego tańczącego węża i robiliśmy taniec wodnego węża. Taniec jak wielki wodny wąż. To wielka rzecz. I dla Suli tak samo. Taniec węża! Taniec węża! Pijama party. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing jest dzisiaj na pijama party. I wtedy Króliś Tuliś zasnął smacznie w swoim hamaku. Koniec. Króliś Tuliś jeszcze! Już czas, żebyście poszli do łóżek w swoich domach. Do domu! Do łóżek, kochane śpioszki. Dobrze. Bing, fajnie było na piżama party? Do zobaczenia. Do zobaczenia. Czy Niki jedzie sobie do swojego domu na noc? Nie, Niki zostaje dzisiaj u mnie na nocowanie. Prawda? Niki. Zostań, Bing, zostań. Flop. Tak, Bing. Czy mogę zostać u Suli na noc? Tak! Czy Bing może też zostać na nocowanie, Ammo? Bing, proszę! Zostań. Oczywiście, że może. Dobrze. Gdybyś zmienił zdanie, to nic nie szkodzi. Mogę przyjechać po ciebie. Dobranoc, Bing. Dobranoc, Flop. Pa, Flop. Pa, Flop. Dobrze, kto jest gotowy na mycie zębów? Ja! To ja będę! Ja. Moja wóz szczoteczka! Zobacz, Bing! Mamy śpiwory! O, super! Zróbmy sobie namiot z koców! Namiot z kocem! A gdzie ten króliczek ze szczoteczką? Tu, Ammo! Weź pastę. O, sam nałożę. No dobrze. Nie za dużo, wystarczy troszeczkę. Bing, chodź zobaczyć nasz namiot z koców. Niki już śpi. O,
Jeju, Sulo! Ale piękny namiot z koców, Sulo. Wiem, wiem. O, ja śpię z wróżką Hipcią. Ojejku, ja zawsze muszę spać z Tulisiem. Nic nie szkodzi, Bing. Mogę ci pożyczyć wróżko Roszca. Dziękuję. Dobrze, dzieciaczki. Pora spać. Jest wam wygodnie i cieplutko w tych miękkich śpiworach? Tak, Ammo. Tak, dobrze. No to dobranoc. Dobranoc, dobranoc, Ammo. Jest ciemno, Sulo. Tak. Co to? Co? Ja się boję tego stukania. Ammo! Ammo! Coś stuka za oknem. Jakieś wielkie czarne coś. O, spokojnie. Jasno. Dobrze. Zobaczymy. O, to tylko duża gałąź drzewa, patrzcie. O, to tylko duża gałąź, Bin. Chcę do Flopa. Dobrze, Bing. Już dzwonię. Tak. O, halo. Cześć, Flop. Bing chce coś powiedzieć. O, dobrze. Cześć, Bing. Flop. Możesz przyjechać i mnie zabrać, Flop? Oczywiście. Na razie połóż się i zaczekaj. Dobrze. A ja już jadę. Dobrze. Pośpiesz się. Jasne. Do zobaczenia. Tak. Bing. Tuliś, Tuliś. Dziękuję, Niki. O, Bing. O, słodziaczek. Dzieci, wracajcie już do swoich śpiworów. O, tak. Dobrze. Spanie w nowym miejscu może być troszeczkę dziwne. Teraz już jest całkiem fajnie, Bing. Tak. Ja też jestem dużą gałęzią. A teraz robię łaskotki. Łaskocze. Dość. Łaskoczemy Nikiego. Łaskotki, 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 łaskotki. O, Flop. Cześć, cześć, Bing. Cześć, Flop. Tuliś. Króliś Tuliś. Przyjechałeś. Tak. Masz, weź już swojego. Króliś Tuliś. Zrobiliśmy namiot z koców i robiliśmy łaskotki. O, proszę. Niezła zabawa. Tak. No, wracamy już do domu, Bing? Nie. Ale ja już się nie boję, Flop. Może wolisz zostać, Bing? Zostań, Bing. Zostań. To może... Ja też mógłbym zostać. Oczywiście, Flop. Tak, zostań. Możesz spać w naszym namiocie z koców. Tak. Całe szczęście, że wziąłem śpiwór. Flop, to chodź, Flop. Tuliś, Tuliś. O, Niki. Myślę, że wszystkim się przyda ciepłe kakao. Hurra, kakao. Idziemy, Bing. Cześć. Zrobiliśmy piżama party u Suli. Niki został u Suli w domu na nocowanie i ja też chciałem zostać. Potem wielka, straszna gałąź przestraszyła mnie i prosiłem Flopa, żeby po mnie przyjechał. Ale wtedy połaskotaliśmy Nikiego. Potem Flop przywiózł Tulisia i swój własny śpiwór i piliśmy ciepłe kakao. Czasami... Straszne rzeczy nie są takie straszne, jak myślimy. Piżama party. To wielka rzecz. Jestem łaskoczącą gałęzią. Gryzmoł. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing i Coco rysują obrazki. Ja narysuję zamek pani Biedronki. A ty co narysujesz, Bing? Nie wiem co. Wiesz, może narysuj motyla. Nie. Lub Tulisia. Nie. Mój zamek pani Biedronki będzie mieć 4 wieże. Flop? Mhm.
Nie wiem, co narysować. O, cóż, a może coś dla Tulisia? A, może rakietę? Tak. O, ja odbiorę. Julio! Hejka, Julio! O, dzień dobry, Bing. Flop, to Julia. Witaj, Julio. Cześć, Flop. Tak pomyślałam, że może wpadnę do was dzisiaj z piesiem. O, tak. Koko i Charlie też przyszli. Przełączę cię na głośnik. O, dobrze. Czekaj, przełączam. Dzień dobry. O, cześć, Julia. To piesio. Tak, tak, malutki piesio. Czy jutro jest dzień piesia, Julio? Tak, i w tej sprawie dzwonię, Bing. Piesio musi iść jutro do weterynarza. O. Ale możemy zrobić dzień piesia dzisiaj. O, zgodzisz się, Flo? O, tak. Jasne. O, hurra! Dzień piesia. Dobrze. Do zobaczenia wkrótce, dzieci. Pa, Julio. Dzięki, Julio. Pa, piesiu. Do zobaczenia. Ja narysuję obrazek dla Julii i piesia. O, bardzo dobrze, Bing. Teraz zieleń do pokolorowania flag. Proszę. O, dziękuję, Bing. Kredka? Nie gryź kredki, Charlie. Podam ci twoje kredki. Proszę, porysuj sobie, Charlie. Masz kredkę. O, jaki ładny rysunek, Charlie. Jaki tam rysunek? To jest gryzmo. Charlie umie gryzmolić. Tak. A ja dobrze rysuję. Mm-hmm. Patrzcie, narysowałem Julię. O, rzeczywiście. Teraz narysuję piesia. O, to Julia. O, cześć, Julia. O, idzie piesio. Tak. Cześć, piesiu. Cześć, Julio. Robię dla ciebie niespodziankę, Julio. O, i zobacz. Naprawdę? Prawie skończyłam rysować. Bardzo ładnie. Gdzie mój rysunek? Charlie! Nie! Co zrobiłeś? Charlie! Braciszku, ale on nie chciał, Bing. To jeszcze dzidziuś. Zobacz, co Charlie zrobił. Spokojnie, spokojnie. Obejrzyjmy to, Bing. O. O, czy to ja? Tak. O, prześlicznie, Bing. Ale wszystko zagryzmolone. Cóż, jak dla mnie rysunek jest śliczny. Przypomniałam sobie bardzo fajną zabawę. Jaką? Chodźcie oboje. To gryzmolenie. O, gryzmolenie? Ale gryzmą. No tak, ale może da się narysować coś więcej. A czy ten gryzmą coś ci przypomina, Bing? Nie. O, tak. O, to jest buzia. Tak, o. To jest strażnik księżyca. O, pięknie. Bardzo ładnie, Bing. Możemy jeszcze raz? O, dobrze, porysuję z tobą, Koko. Dobrze. Porysuję z tobą. Teraz niech każdy weźmie kartkę papieru. I gryzmolimy. Tak. A teraz wymiana. Wymiana. Tada! To jest motylek. O, przepiękny, Koko. O, bardzo ładny. Gryzozaurus. Ra! Tak. A to jest rakieta Królisia Tulisia. Bardzo piękna, Flop. A to? To są lody. Tak. Fajna ta gra. Bing, a może chciałbyś dokończyć gryzmołki Charlie'ego? O, tak. O, ma cztery nogi. Nie, pięć. To jego ogon. Dorysuj jeszcze smycz, Bing. No tak.
się, Julio! O, dziękuję, Bing. Fajnie gryzmolisz, Bing. Naprawdę bardzo ładnie. I to dzięki Charliemu, bo bardzo fajnie gryzmolisz. Tak! Cześć! Ja i Koko i Charlie rysowaliśmy kredkami. I zadzwoniła Julia i powiedziała, że dzisiaj jest Dzień Piesia. I narysowałem ten bardzo specjalny rysunek. Taki naprawdę dobry. Ale wtedy Charlie zrobił wielkiego gryzmoła na rysunku. Bardzo nieładnie. Ale Julia pokazała nową zabawę. Gryzmolenie. Gryzmoł to nie jest zwykły gryzmoł, bo można z niego zrobić wszyściutko. Gryzmolenie to wielka rzecz. I dla Julii tak samo. Wóz strażacki. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing jest bardzo podekscytowany. O, już go widzę! Już widzę wóz strażacki! O, tak! Patrzcie, to Bing! Cześć, Bing! Sula! To Sula Flop! Cześć, Bing! O. Bando! Patrz na ja mnie! Ja też chcę usiąść w wozie strażackim! Dobrze! No to chodźmy. O, cześć, dzień dobry. Cześć, Sulo. Cześć, Sulo. Cześć, Ambo. To jest wóz strażacki, Bing. No wiem. Już w nim siedziałaś, Sulo? Nie, zaraz wsiądę. A potem moja kolej, Flop. Tak, chyba tak, Bing. Możesz włączyć prawdziwą syrenę, Pando. Wciśnij guzik. O! Głośno, Flop! Bardzo głośno! No już, Pando, wyskakuj. O, teraz ja! A potem ja, Flop! Tak, może, Bing. Bardzo dobrze, Pando. Jak ci na imię? Sula. Witaj, Sulo. Chcesz się pobawić? I to bardzo! Dobrze, podlejemy fioletowe kwiatki, Sulo. Tulipany! O, tak! Gotowa? Tak. Bardzo ładnie podlewasz. Nie jestem tulipanem, moja strażaczko. Ja się znam na wozach strażackich. Prawda, Flop? Tak. Bing ma wspaniałą książeczkę o wozach strażackich. Czytamy ją. Siadamy. Prawda, Flop? Bardzo często. Ale głośna syrena. Dziękuję. Czy teraz ja, Flop? Bardzo możliwe. Dobrze, Sulo. O tak! Zobaczymy. Chcę usiąść w wozie strażackim. Rozumiem. Jedziemy. Och, bardzo mi przykro, ale mamy nagłe wezwanie. Musimy ruszać i to natychmiast. Oj. Ojejku. Ale teraz ja miałem. Ja wiem. Oj, szkoda. A kiedy ja wsiądę do wozu? Tego nie wiem. Wóz strażacki musiał jechać do wyzwania. Niesprawiedliwe. Sula i Pando siedzieli w wozie strażackim, a ja nawet wcale nie zdążyłem. Biedny Bing. Ale szkoda. O, Bing. Jestem zawiedziony. Tak mi przykro. Idziemy, Pando. Muszę wracać do pracy. O, no dobrze. Pa, Bing. Pa, Sulo. Pa, Bing. Bing, może chcesz zaprosić Sulę i Ammę do nas do domu? Mamy marchewkowe bułeczki. Tak, bardzo chętnie. O, marchewkowe bułeczki. Ja chciałem usiąść w wozie strażackim. Wiem. W domu poczytamy o wspaniałym wozie strażackim, jeśli chcesz. Dobrze. Biedny Bing. Ha? Wóz strażacki! O, patrz, Flop! Szybko! Faktycznie. Chodź obejrzeć wóz strażacki! Super! Czekaj biegni, na mnie! Biegni! Powoli! A? To Arlo! O, rzeczywiście! Aj, a co ty robisz na dachu, Arlo? Arlo to mój kolega. O, kolega utknął. Ojej! Nie możemy go ściągnąć z tego dachu. No chodź, chodź, koteczku. Dobry kotek. Arlo chyba się boi. Jejku, Arlo. Może
On się bawi w chowanego. Może faktycznie. Tak, może się bawi. Arlo! Musisz zejść z dachu. Arlo, Arlo! Chodź, koteczku. Posłucham. Chodź, chodź. Arlo, Arlo nas słucha. Arlo, chodź, chodź, chodź do nas. Chodź, Arlo, kotko. Zejdź na chodź do mnie. Op, mam cię. Już tak. Brawo. 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 Arlo. Dziękuję, Bing. Bardzo pomogłeś. O, tak. Dziękuję. Oh, tak, dziękuję ci za pomoc, Bing. O, Arlo! Arlo! W ramach podziękowań tak myślimy, że może chciałbyś usiąść w wozie strażackim? A? Mogę? O, proszę! O. Bardzo chętnie! Oczywiście! To wskakuj! Tak! Ale przygoda! Ojejku! Czy chciałbyś może mnie zapytać, jak to jest być strażakiem? Jak wam się mieszka w remizie strażackiej? Cóż, widzisz... I zjeżdża po tym słupie. Wiesz, zjeżdżamy po słupie czasami, ale nie mieszkamy tam cały czas. O. Czasami musimy nocować w remizie. O, nocowanie. Tak, prawie nocowanie. Bing, może kiedyś ty chciałbyś nas odwiedzić? O tak! Chyba znowu możesz nam się przydać, panie strażaku Bing. Dziękuję! Flop! Słucham. Mogę wziąć królisia? Oczywiście! Tak! Juhu! Cześć! Poszedłem do parku zobaczyć wóz strażacki, a Pando i Sula siedzieli już za kierownicą, a potem... Kiedy była moja kolej, wóz strażacki musiał odjechać. A ja byłem zawiedziony i chciałem już iść do domu. Ale wtedy Arlo nie mógł zejść z dachu. Ale z nim pomówiłem i pomogłem mu zejść na dół. A potem mogłem usiąść w wozie strażackim. Jak pomożecie kotu, może wam też pozwolą usiąść w wozie strażackim. Wozy strażackie. To wielka rzecz. Ja jestem strażak Bing.